Dzień dobry, z tej strony Kamil Rachmiel, redaktor naczelny Politics Now. Dzisiaj moim oraz Państwa gościem jest redaktor Bartosz Wileński, Gazeta Wyborcza. Dzień dobry. A zamiast ja przedstawić pierwszy temat przedstawi przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. Für Deutschland. To wymowne Für Deutschland zostało puszczone wiele razy w wiadomościach TVP. I tutaj moje pytanie pierwsze brzmi następująco. Jakie to ma pewne oddziaływanie na widza i czy Polacy dają się przekonać, że przez ciągłe powtarzanie Fiedeutschland, gdyż pojawiło się ono wielokrotnie w materiałach wiadomości TVP oraz TVP Info, dają się przekonać takiej narracji, czy raczej są wobec niej sceptyczni? Znaczy to jest takie totalnie prymitywne zagranie, czyli bazujące na niższych instynktach. Najbardziej toporne, wulgarne, przypominające takie najciemniejsze czasy w PRL-u, lata takiej gomułkowskiej beznadziei, szarzyzny. Oczywiście my tego nie pamiętamy, ani pan, ani ja, no ale znamy to z relacji, z literatury, z podręczników do historii. No wtedy też władza szerzyła antyniemieckie resentymenty, notabene były to resentymenty kierowane na RFN, a nie na NRD, z którymi przecież z NRD żyliśmy w przyjaźni. No i wiele jest podobieństw między epoką Władysława Gomułki a epoką Jarosława Kaczyńskiego. To są zresztą bardzo podobne do siebie postaci, przywódca PZPR-u i przywódca PiS-u w wielu kwestiach widać zbieżność i ta antyniemiecka retoryka tę zasadę tylko pokazuje. No, chodzi o to, żeby wywołać wrogość tak do Donalda Tuska, żeby zrobić z niego Niemca. Ponieważ no, gdzieś pewno w badaniach instytucji, które tutaj służą jako zaplecze intelektualne, czy tutaj stawiam duży cudzysłów Prawa i Sprawiedliwości, wychodzi, że Polacy nie lubią Niemców, że Polacy ciągle czują do Niemców wrogość, ciągle rozdrapują rany II wojny światowej, o której pamiętajmy, że skończyła się już ponad 75 lat temu. I generalnie chodzi o to, żeby po prostu pognębić, odczłowieczyć głównego przeciwnika politycznego. I robi to się właściwie na zasadzie takim sumie już podprogowym, można powiedzieć, bo skoro no, w każdym możliwym kontekście puszcza się to Für Deutschland, to no ma się to ludziom wbić w głowę, tak, że Tusk to jest właśnie Deutschland, Tusk to są Niemcy. Ja nie wiem, czy to działa. Ja wierzę, że to nie będzie działało, bo to jest tak prymitywne, tak głupie, że to na szersze masy działać nie powinno. Propaganda zresztą pisowska jest podawana w takim natężeniu, w takiej dawce, że no, wierzę, że nastąpiło zobojętnienie jednak społeczeństwa. I to mam wiarę, podbudowuje ostatni sondaż opublikowany w Rzeczpospolitej, kiedy no, ostatni epizod tej polsko-niemieckiej wojny na słowa się odbywał. Chodziło o patrioty, amerykańskie rakiety, które Niemcy mieli przekazać do obrony wschodniej granicy Polski. I PiS tą decyzję właśnie oprotestował, zignorował, odrzucał. Natomiast ludzie w sondażu w większości, bardzo dużej większości byli za tym, by niemieckie rakiety z niemieckimi załogami stacjonowały właśnie w Polsce i broniły polskiej przestrzeni powietrznej. To pokazuje nieefektywność tej taktyki, ale no oczywiście nie zmieni to przed wyborami na pewno nastawienia tej propagandy wobec Niemiec. To co mnie przeraża w tym wszystkim, to Donald Tusk wypowiadał słowa w języku niemieckim, znał w jakimś stopniu język niemiecki i no, w systemach autorytarnych wielu jest tak, że wrogami są ci, którzy są w jakimś sensie intelektualni, tak? W jakimś sensie mają coś do powiedzenia więcej, mają wiedzę, są wykształceni. W Kambodży za czasów Czerwonych Kmerów na celownik brano, likwidowano ludzi noszących okulary, bo ich traktowano właśnie jako intelektualistów, czy jako potencjalnych wrogów, przeciwników, ludzi mądrzejszych od reszty. I taki sam mechanizm po prostu nienawiści wobec tych, którzy znają język obcy. Tak? A tutaj w tym konkretnym wypadku język niemiecki stosuje się właśnie w tej całej nagonce. Tak? Znajomość języka niemieckiego nie wynika z tego, że ktoś jest Niemcem, czy że ktoś jest zwolennikiem niemieckiej linii politycznej, czy ma niemieckie korzenie, czy
nie lubi Polski. No, język niemiecki ma szerokie zastosowania, kultura niemiecka, historia Niemiec to nie jest tylko okres nazistowski, tak, znając język niemiecki można słuchać opery, tak, niemiecka kultura to także jest Beethoven, Mozart, szereg innych twórców, no i a tutaj się to wszystko sprowadza po prostu takiego prymitywnego sloganu, tak, für Deutschland. My się z tego śmiejemy oczywiście, ale przypuszczam, że dla ludzi, którzy są dotknięci tam taką nagonką proniemiecką, to jest mało przyjemne. No, tym bardziej, że znasz na przykład rodzinę Donalda Tuska i wie, że jego dziadek został wcielony do Wehrmachtu, siedział wcześniej w obozie koncentracyjnym w Stutthofie, w obozie, w którym prowadzono ludobójstwo. To nie można zapominać. A następnie uciekł z armii niemieckiej do armii polskiej, więc takie były historie. I robienie z kogoś na siłę Niemca tylko dlatego, że w słupkach poparcia i tam wykresach dotyczących postaw wyborców Prawa i Sprawiedliwości coś wynika z czegoś, to jest niewiarygodne chamstwo, prymitywizm i psucie wszystkiego, tak, co w Polsce udało się osiągnąć. Mam nadzieję, że to się po prostu okaże, bije się rykoszetem Prawa i Sprawiedliwości, taką nadzieję. I tutaj bym szukał takiego szukania jednego wspólnego wroga i przeciwstawiania się niemu. Czy nie widzi tutaj pan analogii do na przykład wątku społeczności LGBT+, czy na przykład innych części społeczeństwa, które PiS wybrał sobie za wrogów i na tej podstawie robił narrację i walczył z tymi wrogami, tak aby pokazać się jakby ze strony jakby chroniącej naród polski. No, pierwszym wrogiem Prawa i Sprawiedliwości był mityczny układ. Tak? Nie wiem, czy pan to pamięta, lata pierwszego rządu PiS 2005-2007, no wtedy wszyscy tropili układ. Jeszcze się nie interesowałem wtedy polityką, więc... Tak, to dla pana też jest okres dziecięcy, tak, ja wtedy miałem jeszcze nie miałem 30 lat, ale już byłem na placówce i pamiętam, jak to wszystko generalnie wyglądało. Więc najpierw tropili układ. To jest też taka stara zagrywka z państw autorytarnych. Stworzyć deep state, tak? Czyli państwo, które generalnie, jak równoległe państwo, tak, równoległą strukturę jakiegoś wroga, którego tak naprawdę nie ma, który nie funkcjonuje w rzeczywistości, no ale nim się straszy, tak? Się straszy, nie wiem, wilkiem dzieci, czy jak straszono w komunizmie czarną wołgą, która porywała ludzi i tak dalej. W ten sposób to funkcjonowało właśnie wówczas, wykorzystując napięcia społeczne, problemy gospodarcze, no twierdzono, że tutaj właśnie bezrobocie wtedy było bardzo wysokie. Jeszcze efektów takich bezpośrednich członkostwa w Unii Europejskiej no, do końca nie było widać, więc można było straszyć ludzi czymś, co nie istniało. Natomiast w tej chwili mamy do czynienia z taką zmianą tego wroga, ponieważ straszono później uchodźcami, tak? Rok 2015-16, kampania jeszcze do parlamentu, przed wyborami samorządowymi w 2018 roku, to była kampania oparta na takim ordynarnym hejcie wobec ludzi, którzy musieli uciekać z ogarniętej wojną z Syrii, z Afganistanu, z Iraku, tak, gdzie szalało państwo islamskie, także powodowało różnego rodzaju migracje z Kurdystanu. No, generalnie straszono uchodźcami, ale tych uchodźców wtedy w Polsce nie było. To nie był ten moment, jaki mieliśmy do czynienia w roku 2021, że przez granicę z Białorusią przychodzili do nas ludzie, tylko to był moment, kiedy uchodźcy byli zainteresowani dostaniem się do Niemiec i szli trasą, która nie przechodziła przez nasze terytorium. Trasa wtedy szła przez Bałkany, przez Węgry, przez Austrię. A myśmy byli zupełnie z boku. Natomiast wiedząc, że problemu i kontaktu z uchodźcami nie będzie, stworzono znowu takiego fantomowego wroga uchodźcy, muzułmanina, który będzie podpalał, niszczył, kradł, gwałcił kobiety, tak, straszono tymi scenami z rzekomo zachodnich miast, wyolbrzymiano pewne incydenty, do których tam dochodziło. Twierdzenie na przykład, że w Malmy to jest najniebezpieczniejsze miejsce na ziemi, co też się pojawiało w tej retoryce, to jest zupełnie absurdalna bzdura. I to funkcjonowało do jakiegoś czasu.
A potem władza przerzuciła się na taki odcinek już wojny zupełnie ideologicznej, zupełnie polaryzacji wręcz społecznej, czyli wyciągnięto wątek LGBT, osób LGBT, który funkcjonował wokół wyborów do Parlamentu Europejskiego. I to też taki sprawdzian dla opozycji, na ile opozycja jest no, niekoniunkturalna, zdeterminowana, by bronić swoich wartości. Tak? I wtedy trochę zabrakło mi, bardzo mi zabrakło takiego ostrego postawienia sprawy, że nie wolno ludzi dzielić na gorszych i na lepszych z powodu ich orientacji seksualnej. Tak? Że to nie jest żaden wyznacznik, że należy tych ludzi szanować, nie można tych ludzi atakować. Słowa prezydenta Dudy o tym, że to jest ideologia, nie ludzie, to była zupełna hańba i upadek. Brakowało mi tego. Nawet jeżeli miałoby to oznaczać utratę po prostu jakiegoś tam elementu poparcia, tak, to te słowa powinny paść zdecydowanie wówczas, po to, żeby po prostu było jasne, jakie wartości są dla opozycji ważne, jak daleko od wartości, które uznajemy w Unii Europejskiej za coś standardowego, normalnego, PiS się odsuwa. I teraz tą lukę po LGBT, czy LGBT ciągle, ta nagonka na LGBT trwa, nie udawajmy, że tak nie jest. To burzyło bardzo jednak Zachód, szczególnie ta ofensywa Ordo Iuris, której efektem było tworzenie stref LGBT za oczywiście poparciem kół rządzących, tak? Strefy wolne od LGBT, tworzenie po prostu oficjalnie tego typu struktur, które ogarnęły w sumie 1/3 Polski, było czymś nie do przyjęcia dla Unii Europejskiej. I wtedy zaczęły się pierwsze sankcje faktyczne, zauważmy. Nie praworządność, nie Trybunał Konstytucyjny, nawet nie kwestie Izby Dyscyplinarnej spowodowały pierwsze sankcje wobec Polski, tylko właśnie strefy wolne LGBT. W 2020 roku pierwsze gminy, które, miasta, które przyjęły tak zwane karty w obronie rodziny, czy jakby się nazywało, traciły po prostu pieniądze z funduszy europejskich, bo nie gwarantowały osobom o innej orientacji seksualnej, czy po prostu prowadziły dyskryminację takich osób, nie gwarantowały równego dostępu do tych właśnie funduszy, czy też inwestycje, które miały za te pieniądze powstawać, no, były obarczone właśnie takim grzechem dyskryminacyjnym. I to oczywiście trwa w Polsce nadal. Posłuchajmy, co mówi prezes Kaczyński, jak sobie kpi na przykład z osób transseksualnych. No, być może plusem pewnym tej całej awantury było to, że nawet w najbardziej konserwatywnych regionach Polski, tak, gdzie ta ideologia nienawiści i konfliktu pisowskiego padała na najbardziej podatny grunt, ludzie zaczęli dostrzegać, że kwestie orientacji seksualnej nie mają jakiegoś decydującego znaczenia o człowieku, że są ludzie o innej orientacji i to nikomu nie przeszkadza, tak? To nie są wcale gorsi ludzie. No może ludzie zaczęli sobie zadawać pytania, tak? W tych sprawach i odkryli, że to jest normalne, zwykłe i nikomu po prostu w niczym to nie ujmuje. Można funkcjonuje się normalnie i wszyscy jesteśmy ludźmi, tak? Więc teraz prezes przeszedł na inną na inny poziom i szczuje na transseksualistów. No jest to, nie ma właściwie wystąpienia, na których tych transseksualistów prezes by nie. Może, przepraszam, prezes to będzie wyciąć. Prezes szczuje na osoby transseksualne, tak to będzie poprawnie językowo. Przepraszam, tutaj się użyłem niewłaściwego określenia. I generalnie te opowieści o zmienianiu płci, tak, o Kasi, która staje się Markiem, czy tam, nie wiem, jakiś tam metafor prezes używa. Sam zresztą ostatnio mówił, że może po następnych wyborach zmieni płeć. No, jest to ohydne, tak, obrzydliwe i prezes robi to świadomie, po to, żeby swój elektorat mobilizować. Na to nachodzą oczywiście Niemcy, tak. Tylko ile oczywiście atakowanie uchodźców, czy wchodzenie właśnie na tematy orientacji seksualnej, no ma jakiś, zostaje w domu, tak. To taka nagonka na Niemcy jednak, szczególnie w dobie wojny w sąsiednim kraju, kiedy w tę wojnę angażuje się NATO, no ma poważne problemy, poważne implikacje międzynarodowe, bo może zadać sobie pytanie, dlaczego Niemcy mają dalej być sojusznikiem Polski, tak? Skoro Polska pod tym obecnym rządem traktuje ich jak najgorszego wroga, bo to, co dzisiaj słyszymy w tych wszystkich wypowiedziach
polityków Prawa i Sprawiedliwości. Z tego wynika, że nie ma zła na świecie, za które nie odpowiadałyby Niemcy. Tak? I generalnie po 1945 roku nic się w Niemczech nie zmieniło. Czyli Kaczyński znowu wraca do tej samej retoryki, którą zresztą stosował podczas pierwszego rządu PiS-u. Wtedy też Niemcy były totalnym wrogiem, tyle że wówczas PiS nie kontrolował w taki sposób mediów publicznych i nie miał takich środków przekazu, tak, jak ma dzisiaj, żeby tą swoją nienawiść wobec sąsiada sączyć. Pytanie jest, czy jest takie, na ile to jest skuteczne i na ile to zostawia ślady. Są trucizny, które działają od razu, tak, zje się zatrutego grzyba, czy trującego grzyba się zje i dostaje się torsji, tak, innych problemów, wydala się toksyny szybko, no i poza jakimś takim ogólnym złym samopoczuciem nic się większego nie dzieje. Są trucizny, które się akumulują w organizmie i działają po dłuższym czasie i są po prostu śmiertelne, tak, ponieważ powodują nieodwracalne skutki. Zastanawiam się, nie ja nawet odpowiedzi na to pytanie, na ile ta nagonka pisowska, nie tylko na Niemców, ale na obcych, na wszystkie mniejszości, jakie właśnie możemy sobie wyobrazić, będzie miała długoterminowe skutki. Może się okazać tak, że jako społeczeństwo mamy już przetrącony kręgosłup, jako demokratyczne społeczeństwo otwarte. Nigdy nie wrócimy do kondycji normalnego społeczeństwa i z tą trucizną będziemy sobie musieli radzić przez najbliższe pokolenia. Tego też nie można wykluczyć. I tutaj chciałbym się zastanowić, skąd jest takie postanowienie równości pomiędzy Niemcami a Unią Europejską? Czy to jest pewien sposób wytłumaczenia antyunijnej polityki koalicjanta, że skoro Niemcy są naszym wrogiem, to że skoro Niemcy rządzą w Unii Europejskiej, to Unia Europejska też jest naszym wrogiem? Nie jest tak, że antyunijny jest tylko koalicjant Solidarna Polska. PiS też jest antyunijny. PiS też jest eurosceptyczny. Ale tutaj trzeba podkreślić, że Solidarna Polska jest jedną z bardziej antyunijnych, jak niektórzy komentatorzy pozwalają sobie stwierdzić, a właściwie przypomniało mi się teraz Ryszard Terlecki, że Solidarna Polska chce być bardziej pisowska niż PiS. No, z pewnością, to wszystko jest prawda, ale to jest takie bawienie się już odcieniami, tak? Solidarna Polska jest bardziej, nie wiem, jakiego koloru tutaj użyć. W Austrii się skrajną prawicę określa kolorem niebieskim, ciemnoniebieskim, w Niemczech też, we Francji Front Narodowy ma trochę inne barwy, ale to jest partia jednak z tego nurtu. Myślę, działacze AfD by mogli spokojnie podać rękę Zbigniewowi Ziobrze, zresztą część sojuszników zresztą to też jest ewidentnie z nurtu skrajnej prawicy, czy potomkowie właśnie pogrobowcy Heidera w Austrii też by się czuli bardzo dobrze tutaj w partii razem z ludźmi od Zbigniewa Ziobry. Nie tylko oczywiście z PiS-em, bardzo by chcieli do tego sojuszu przystąpić, no tylko że ze względów propagandowych nie zaprasza się na te wszystkie konwertykle, no bo tam język niemiecki jest wyklęty. A dlaczego się ich skleja się to wszystko z Unią? To nie ma nic wspólnego z Solidarną Polską. Jarosław Kaczyński myśli o świecie według kalek, wzorów z XIX wieku. I w tym sposobie myślenia nacjonalistycznym, opartym o tworzeniu, budowaniu siły jednego narodu, siły takiej ślepej, takiej nie, wynikającej z bezwładności militarnej, do państwa wodzowskiego, stosującego po prostu siłę, przemoc wobec własnych ludzi i w relacjach międzynarodowych, no w tym myśleniu nie ma miejsca na organizację międzynarodową, której celem jest tworzenie pokoju i dobrobytu, w którym celem jest łączenie dawnych przeciwników, sklejanie ich ze sobą po to, żeby nigdy więcej na terenie zajmowanym właśnie przez tę wspólnotę nie doszło do wojny. No, po to powstała Unia Europejska, po to powstały pierwsze wspólnoty, tak? Oddano pod wspólną kontrolę wydobycie węgla, produkcję stali po to, żeby żaden z krajów europejskich, a zwłaszcza Niemcy, nie przygotowały się do kolejnej wojny, tak? I nie rozpętały kolejnego tragicznego konfliktu, który pochłonie znowu miliony ofiar. I dla takiej organizacji w światopoglądzie Kaczyńskiego nie ma miejsca, ona jest właśnie sprzeczna z tym całym istnieniem i on zadaje sobie pytanie, no dobrze, no to jeżeli jest organizacja, która ma tyle pieniędzy, takie możliwości, taki potencjał, a Unia Europejska ma ogromny potencjał i Kaczyński na pewno z tego sobie zdaje sprawę, no to ktoś musi za nią stać.
To nie może być tak, że ona sobie istnieje sama z siebie. Skoro szefową komisji jest Niemka, no to znaczy, że Niemcy rządzą całym tym układem, tak? I tutaj jest bardzo prosty tabu rozumowania, który nas prowadzi do tych myśli o odbudowie Rzeszy Niemieckiej, tak, w formie właśnie Imperium Europejskiego, do mówienia o hegemonii, do innych tego typu szalonych konkluzji, zupełnie niezgodnych z prawdą. No Kaczyński myśli tak, jak się myślało o świecie w latach 20., tak, przed II wojną światową, a może przed pierwszą wojną światową. To jest taki anachroniczne spojrzenie na politykę, które zostało dawno unieważnione. Ale powiedzmy sobie szczerze, Unia Europejska nie rozumie ani pani Le Pen. No bo skoro mówi na przykład, że Francja powinna ograniczać się, tak, pamiętacie jej hasła z wyborów 17 roku, 2017 roku, kiedy właśnie wzywała do wyjścia Francji z Unii Europejskiej. Nie rozumiał Donald Trump. No autorytaryści tak mają, tak, że organizacje, które nie stosują siły, czy pogardzają wszystkim, co nie stosuje siły, tak? Boją się tylko tych, którzy mogą ich pogryźć, skopać, sprowadzić do parteru. Natomiast te instytucje, które są nastawione na współpracę, na działanie kolektywne, na tworzenie wartości dodanej, dla nich są po prostu czymś niezrozumiałym, czymś, co pogardzają. To wypływa właśnie z tego anachronicznego światopoglądu Jarosława Kaczyńskiego. I najgorsze jest to, że on nie ma w partii nawet z kim o tym porozmawiać, tak? Tam nie ma już warstwy intelektualnej w Prawie i Sprawiedliwości. Ludzi, którzy mieliby szeroki światopogląd, mieliby inne poglądy niż Kaczyński, gdzieś ścierałyby się na przykład te poglądy, tak, wobec Unii. Kaczyński pozbył się wszystkich ludzi, którzy byli mądrzejsi od niego lub bardziej obyci w świecie, lub bardziej niezależni intelektualnie. Tych ludzi już tam nie ma. No, spójrzmy, pierwszy rząd PiSu, kto był ministrem spraw zagranicznych? No minister Meller, wybitny polski dyplomata, tak? Sikorski był w MON-ie. No. Znajdźmy odpowiednika raczej Sikorskiego w obecnym dzisiejszym układzie. No to są aparatczyki, ludzie bez kręgosłupów moralnych, bez dorobku intelektualnego w większości wypadków. No i jest to smutne. No i to ma odpowiednie konsekwencje, jeśli chodzi o polską politykę. I to jest też główne źródło tego obumierania polskiej polityki europejskiej. Zastanawiałbym się tutaj już krótko, czy jest jakakolwiek szansa, że dojdzie do polexitu, czy to jest tylko jakby podkreślenie opozycji, że taka polityka do tego prowadzi? Znaczy, możemy powiedzieć właśnie, że polexit już nastąpił. No bo jeżeli Unia Europejska jest wspólnotą prawa, żeby zostać członkiem Unii Europejskiej, Polska musiała przyjąć prawo unijne. I właściwie większość polskiego prawa to jest prawo unijne w tej chwili. Jeżeli Polska kwestionuje zapisane w prawie unijnym kompetencje sądownicze organów wspólnoty, takich jak Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, no to znaczy, że w tej wspólnocie już jej nie ma. Kwestionowanie wyroków TSUE, ignorowanie ich, niewykonywanie. Bardziej nie pytałem tutaj o pod kątem wyroków, tylko chodziło mi bardziej o fizyczne, no tak, o ale to już jest polexit. Proszę zdać się sprawę z tego, że to już jest polexit, tak? Że w tej przestrzeni prawnej Unii Europejskiej nas już nie ma, czyli ten polexit, jeśli chodzi o kwestie zasadnicze, się już dokonał. Jeżeli pan na przykład zaskarży, no spójrzmy na Europejską Konwencję Praw Człowieka. No, to nie jest kwestia unijna, no ale Konwencja Praw Człowieka jest jednym z fundamentów prawnych Unii, w szeroko rozumianej wspólnoty europejskiej. Jeżeli pan teraz na przykład będzie się w sprawach jakichś sądowych w Polsce przed Strasburgiem z rządem polskim potykał i pan dostanie, przyzna panu Strasburg jakieś odszkodowanie, to MSZ panu tych pieniędzy już nie wypłaci, ponieważ nielegalny Trybunał Konstytucyjny pani Przyłębskiej uznał, że ta konwencja nie obowiązuje Polski w pewnych zakresach, tak? Więc pani dostanie na przykład pieniędzy, tak samo zrobiła Federacja Rosyjska, notabene. Natomiast pytanie jest oczywiście, co będzie
co będzie, czy jest możliwe takie już wyjście po brytyjsku, tak? Czyli po prostu zatrzaśnięcie drzwi zupełne, bez możliwości powrotu do środka. Teoretycznie jest bardzo proste. Nie musi mieć referendum. Wystarczy decyzja Rady Ministrów, wystarczy przegłosowanie tej decyzji w Sejmie i podpisanie jej przez prezydenta. Tak się według polskiego prawa wychodzi z organizacji międzynarodowych. I nie wyobrażam sobie czegoś takiego oczywiście, ale z drugiej strony nie wyobrażałem sobie czegoś takiego, że władza może dokonać zamachu na Trybunał Konstytucyjny, może dokonać, na przykład przegłosować miesiąc czy dwa miesiące przed wybuchem wojny, tak, w sytuacji, kiedy są już takie ostrzeżenia z USA, może przegłosować wywłaszczenie de facto stacji telewizyjnej, która należy do Amerykanów. Ja nie sądziłem, że władza w ogóle może ściągać do Polski, traktować jak głowy państw takich polityków jak Marine Le Pen, tak, i wozić ich po Warszawie w rządowej kolumnie. No, o wielu rzeczach mówiliśmy, że są niemożliwe, nieprawdopodobne i rzeczywistość nas tutaj bardzo szybko postawiła do pionu. Mam nadzieję, że coś takiego nie dojdzie, tak, ale nie takie głosowania już przeżywaliśmy w polskim parlamencie, więc to, że coś nas się wydaje nieprawdopodobne, niemożliwe, niewyobrażalne, to nie zwalnia nas z czujności i gotowości także na najgorsze scenariusze. To będzie koszmarny rok 2023, rok niewiarygodnie brudnej kampanii wyborczej. Wskazuje wiele na to, że PiS będzie chciał ustanowić tę komisję weryfikacyjną jako jakiś rodzaj supersądu, który będzie mógł wykluczać osoby z życia publicznego, tak? PiS będzie nadużywał wszystkich zasobów państwa, żeby tylko wygrać te wybory. Będziemy mieli kryzys gospodarczy podwójny, i inflację, i niski wzrost gospodarczy. Jest wojna. No, to wszystko, jak się zbierze do kupy, tą niestabilną sytuację polityczną w naszym kraju, wojnę, to tworzy po prostu koszmarną mieszankę. A w tak niestabilnej sytuacji właściwie można zdarzyć się dosłownie wszystko. Więc no, trzeba mnie zapiąć pasy, zacisnąć zęby. No i działać. Tutaj chciałbym przejść do baterii Patriot, o którym wspomniał pan na początku naszej rozmowy. Na początku minister obrony Mariusz Błaszczak entuzjastycznie przyjął informację o tym, że takie baterie są nam oferowane. Już kilka dni później, również na Twitterze, gdzie opublikował swój wpis, stawiał warunek, że takie patrioty powinny być postawione na Ukrainie. I tutaj na ile jest to polityczna zagranka, a na ile to też jest czysta kalkulacja odnośnie bezpieczeństwa Polski, bo przypomnijmy, ta propozycja padła zaraz po ataku w Przewodowie. Pozycja niemiecka miała to do siebie, że no, miała być jakąś taką próbą złamania tego właśnie koszmarnego wizerunku Niemiec. Skoro Niemcy są oskarżani o złe traktowanie Polski, tak, w dużym uproszczeniu, o szkodzenie Polsce, o robienie interesu z Putinem, to Niemcy chcieli pokazać, że jest coś innego i właściwie ta niemiecka pozycja oznaczała, że oni się sami pozbawią obrony przeciwlotniczej, bo przecież tych baterii Patriotów Niemcy też nie mają nieskończonej ilości i przerzucą ją do Polski. Co oczywiście ma sens, bo rakiety rosyjskie, które by leciały w kierunku Niemiec, musiały przecieć nad Polską. Jest lepiej zestrzelić je tutaj niż dalej na zachodzie. No i z punktu widzenia wojskowego, natowskiego, no to było jak najbardziej do przyjęcia. Tym bardziej, że pamiętajmy, że Polska nie ma obrony przyrodniczej w tej chwili, ponieważ PiS przerwał pracę nad budową właśnie systemu. Te przetargi, które rozpoczęto, za procedury rozpoczęte za poprzedniego rządu zostały skasowane, tak, przez Macierewicza. Nowy minister zaczął to odkręcać, ale efekt jest taki, że baterie Patriot w Polsce, jakie stacjonują w tej chwili, to są baterie chroniące amerykańskich żołnierzy w Rzeszowie, tak, na lotnisku w Jasionce, tam gdzie przeładowana jest pomoc dla Ukrainy. Więc każda dodatkowa bateria tych rakiet na terytorium naszego kraju to jest po prostu olbrzymie wzmocnienie
wzmocnienie polskiego bezpieczeństwa. Widzimy oczywiście, co się dzieje w Ukrainie, jak broń rakietowa jest używana do niszczenia gospodarki kraju. Tak? To nie jest wojna, która ma na celu, te ataki rakietowe nie mają na celu osłabianiu potencjału ukraińskiej armii czy przemysłu zbrojeniowego. To jest po prostu niszczenie gospodarcze, zbrodnicze niszczenie infrastruktury elektrycznej, infrastruktury krytycznej w Ukrainie, więc na tego typu ataki trzeba także być gotowy. No nie wystarczy obstawić patriotami główne bazy lotnictwa wojskowego w Polsce, tylko także trzeba chronić infrastrukturę. No i wobec tego, skoro jest taka pozycja, to należałoby z niej skorzystać. Tak? Tylko że jak to wpiąć w tą antyniemiecką propagandę? To co, to Niemcy są już dobrzy? Prezes Kaczyński w 2014 roku po aneksji Krymu mówił, że w Polsce musi minąć 7 pokoleń, zanim jakiś niemiecki żołnierz będzie tu mógł stacjonować. Tak? Przyjęcie tych wyrzutni no, oznaczało złamanie tego wszystkiego. No i wtedy zaczęła się polityka. Tak? Rozumiem, że Błaszczak został wezwany na jakiś rodzaj dywanika i wytłumaczono mu, że tej propozycji Polska nie może przyjąć. Tylko że wtedy oni się zagubili we własnych kłamstwach. No i też mam wrażenie, że teflon po prostu z tej władzy odchodzi, tak, że już nie wszystko jest dla nich bezkarne, że coraz trudniej się im tłumaczyć z tej swojej właśnie szalonej, chorej polityki. No i jeszcze jest inna kwestia, to już nie była kwestia polsko-niemiecka, to była kwestia polsko-natowska, bo Niemcy jako kraj członkowski NATO oferowali Polsce zabezpieczenie, a Polska broni wschodniej flanki nie jako, tylko wyłącznie jako Polska, tylko jako kraj natowski, który broni wschodniej granicy tego sojuszu. I tutaj też wiele wskazuje na to, że ostateczna decyzja Błaszczaka była wynikiem dużych nacisków ze strony państw sojuszniczych, w tym USA, które zupełnie nie rozumieją to, co Polska wyprawia i w relacjach z Unią Europejską, a szczególnie w relacji z Niemcami, bo to jest po prostu szkodliwe, tak, dla naszego kraju. To jest szalenie szkodliwe, psuje. Znaczy, zauważmy, gdy wybuchła wojna, otworzyło się dla Polski pewne okienko, a Polska znowu stała się ważna, obecna we wszystkich mediach. Prezydent objeżdżał świat, chwaląc się polską solidarnością, tą mobilizacją społeczeństwa obywatelskiego, no to był, znowu zaczęliśmy zbierać kapitał, tak. I można było ten czas wykorzystać, by te wszystkie konflikty powygaszać, załatwić sprawy z praworządnością z Unią Europejską, załatwić sprawy z Niemcami, z Czechami, nawiązać nowe współprace, odciąć się w ogóle od tych cholernych Węgrów, którzy zachowują się, no jak ewidentnie rosyjscy, rosyjska agentura w Unii Europejskiej, no wypozycjonować Polskę w polityce międzynarodowej w jaki sposób na nowo. I ta szansa trwała parę miesięcy, okienko się zamknęło i tego już nie ma powrotu. Tak? Polska tą szansę straciła i co gorsze ciągle jest na tym kursie, bo od Węgrów orbanowskich Polska się jednak nie odcięła mimo tych zapowiedzi. Dalej z nimi w sumie idziemy w Unii Europejskiej ręka w rękę. Politycy Prawa i Sprawiedliwości jeżdżą na te wszystkie konwertykle skrajnej prawicy, czy to do Hiszpanii, czy do innych miast. No i dalej kontynuujemy antyniemieckie tyrady, antyniemiecką wojnę, która de facto jest na rękę Rosji, ponieważ osłabia jedność i NATO, i jedność Unii Europejskiej, czyli właściwie to, na co pracują w innych krajach no, agenci, tak, zakamuflowani w jakichś tam w think tankach, mediach i tak dalej, to w Polsce robi to po prostu rząd. No. I tutaj musimy postawić kropkę. Bardzo dziękuję. Moim oraz Państwa gościem był zastępca redaktora Naczelnego Gazety Wyborczej, redaktor Bartosz Wileński. Dziękuję. Ja również Państwu dziękuję i zapraszam do odsłuchania pozostałych rozmów poranka, które pojawią się na naszym YouTubie w najbliższym.